kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca sprawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca sprawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Wiedźmin 3, Dziki Gon. Jesteśmy teraz przy Łysej Górze, niedaleko drzewa, tego. Pradawnego dębu, chociaż nie, to nie jest prawdziwy dąb, to jest silne drzewo duże, chyba. Tak czy siak, będziemy teraz ogarniać sobie wejściówkę na to miejsce, bo musimy spotkać się z niejaką Teklą i uzyskać pozwolenie. Dobra, idziemy. Wiecie, ognisko, to jest ognisko. Klimacik jest spoko. Ciągle się zastanawiam, czy to była dobra decyzja, żeby tutaj przejść, ale no. Pożyjemy, zobaczymy. Gdzie może być Ciri bezpieczniejsza, jak nie u boku Geralta? Kto to? Podejdź tu, dziewczyno, no dalej. Ona jest ślepa, tak? Tak Janer tam mówił. Jaka ona jest? Wąskie biodra, błyszczące oczy. Charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Nieważne, już wiem. Wybieram cię, dziewczyno. O. Tej nocy ujrzysz panie. Okej. Ciri? Świetnie. Kto nie chciałby spotkać się z paniami? Mój towarzysz idzie razem ze mną. Co też kot przyniosł? Jest siwy i żelasty. Jedna blizna. Masz milowe oczy. Tak. Cuchnie zakrzepłą posoką i trupem. Na dodatek jest stary i bezpłodny. Odrzucam cię, odmieńcze. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. To nie jest zbyt miłe. Nawet jeżeli prawdziwe. Pozory mylą. Źle mnie oceniłaś. Nadaje się nie gorzej od innych. Dziewczyno? Jest sprawniejszy niż młodzik. Śmierdzi trupem, bo zabija potwory. I zabije każdego, kto stanie mu na drodze do celu. Może się myliłam. Może jest w nim życie. Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku. Jeśli uważasz, że podołasz wyzwaniu. Okej. Przyjmuję wyzwanie. Chodź. Co, będziemy musieli zrobić? Zabić coś? Gdzieś niedźwiedzia? Skoczyć do wody? Dać wyzwanie? Przyjrzyj się. Oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielem. Ciri była nazywana falka, bo jest z jej krwi jakby. Starsza krew, te sprawy. W szczurach ją nazywali falka. Przynieś mi tę monetę. Szczury to była taka organizacja fajna. Wow. Organizacja, w której była właśnie Ciri i była również byli tacy jakby bandyci, którzy wyróżniali się tym, że bardzo lubili się stroić w różne takie dziwniejsze rzeczy. Nie wiem, jak wam to dokładnie wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Drugi pazur, okej. Drugi pazur to nie jest przypadkiem miecz z gry o Tron. Ten, który Jon Snow miał. Dostał go od starego Mormonta. Nie, może mi się źle coś kojarzy. Ale coś mi się wydaje, że to właśnie to. Okej. Udało się na jednym wdechu. Mam nadzieję, że oni tam już nie zebrali Ciri gdzieś. Że to nie była taka podpucha, jednym słowem. Ale zaraz zobaczymy. Obrnijmy tam jak najszybciej. No i mam nadzieję, że... No, że to był dobry wybór ogólnie. Że nie zabramy ją do Emyra. Ale myślę, że ona by się nie zgodziła tam pojechać. Nie, mam takie wrażenie po prostu. Zaczynałam się już martwić. Coś się zdarzy. Coś się zdarzy. No, coś się zdarzy. Czego chcecie? Przyniosłem monetę z dna stawu. Cuchnie szlamem. Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy?
Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż monetę odźwiernemu za bramą, a będzie wiedział, co to znaczy. Okej. Okay. Marika, otworzę wam wrota. A teraz idźcie. Łatwo dobra. Poszło. No, za łatwo. Nie ma. Jesteś wiedźminem. Czekaj, czemu kuszy nie mamy właściwie żadnej? Okej. Okay. Jedźmy za Mariką. Szybko biernie. Dziewucha. No jestem mega ciekaw, jak to się rozwinie. Jaki wpływ na to będzie miało to, że z tymi paniami, no co prawda zrobiliśmy dla nich misję, ale ostatecznie je oszukaliśmy, nie? Dobra, Ciri jest? Jest. O jejku. Co to jest? Za stworzenie? Sylwan? Jak cię zwą, dziewczyno? A ciebie? Nieważne jak cię zwą, na szczycie góry zostawisz swoje imię i dostaniesz nowe. Droga wolna. A ty? Przeszedłem próbę i mam na to dowód. Poznajesz? Orzen Mącicielki. Wyrok śmierci. Co? Serio? Ale nas oszukała ślepa kurwa. Wow, wow, wow. Ale nas dziwka oszukała. Twardy był skurczybyk. Nie traćmy czasu. Ja zajmę się Imleritem, a ty pójdziesz zabić wiedźmy. A Valach mówi, że siedzą w korzeniach dębu. Nie ma mowy. Ja idę po Imlerita. Dobra, zagrajmy o to. Papier, kamień, nożyce. Serio? Przegrała. Jeden, jeden. Dwa, jeden. Gramy jeszcze raz. Imlerit jest groźniejszy od wiedźm. Lepiej będzie, jeśli ja się nim zajmę. Walczę nie gorzej od ciebie. Oboje wiem, że to nieprawda. Choć raz mnie posłuchaj. Ale... Żadnego ale. Dobrze. Uważaj na siebie. Ty też. Czy też dało się przegrać to? Żeby Ciri walczyła z Imleritem. Aby ją nakierować na to. I co, teraz będziemy Ciri? Tak. Dobra, pokonamy te trzy spasłe kobiety. Muszę jakoś dotrzeć na dół. Okej. Okay. Save it i lecimy w dół. Wodospadem? Psia krew. Chyba muszę tam skoczyć. Okej. Okay. Wow. To było bardzo dziwne. Czyli w tą stronę, dzięki. W sumie po co my zbieramy te składniki? Te nam się nie przydadzą. Aha. To one? Na pewno? Jaki on był? Żył miłością i nie zaznał goryczy. Mniam, mniam.
No, powiem, że ciekawe rytuały tutaj się sprawiają. Witaj, dzieci starszej krwi. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Wciąż pamiętamy, jak smakujesz. Koniec gadania. Czas na zemstę. Nie mogę to zrobić w tym miejscu? Byłaś niegrzeczną dziewczynką! Jezus. Ta kuchta jest najohydniejsza. Kurde, ciężko jest. Mało co im robimy, one nas naprawdę mocno biją. Naprawdę jest nieciekawie. Ale dobra, regenerujemy się. Dobra, to najpierw zniszczymy. Dobra, jedna mniej. Teraz kuchta. Ej, chwila, ona wstała. O, oh, fuck. Dobra, teraz już na pewno nie żyje. I druga. Została przątka. Ona trochę jak baba wodna działa, ta przątka. Byłaś niegrzeczną dziewczynką! Pożałujesz. Umrzesz tutaj! Dobra. Do widzenia. Zabite. Brawo, Ciri. No nie. No! Chodź tu! Co one nam zebrały? Co ona nam zebrała? Poszła ostrzec. Zaraza! Ale jakim cudem? To jest tak głupie. Imlerit jest pewnie na samym szczycie góry. Dobra. Miejsce mocy? Ciekawe. Magia to miejsce mocy. Dobra, punkt umiejętności od razu rozdamy sobie. Rozdamy do niezabijalności albo opanowania, czy no nie, niezabijalność będzie lepsza, myślę. No i odszukajmy Imlericha. Imlerifa. Te kruki nam zepsują wszystko, coś czuję. On będzie wiedział, że my nadchodzimy. Jeszcze zabrał ten amulet, ten kruk. Już ta wiedźma właściwie. O, sukuby. Ostra bibka.
Zabójca Wesemira. Niesamowite. Siostry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje nadejście w lustrze wody. Nie dojrzały w nim dziewczyny, ale przyszedłeś razem z nią, prawda? Nie wiem, czy mu to mówić. Czy to coś zmieni właściwie? Jestem tu sam. Kłamstwo, które nic nie zmienia. No właśnie, co to zmienia właściwie? Najpierw ja, to jest właśnie bardzo dobrze powiedziane. Spokojnie. Co się dzieje z naszymi petardami? Czemu my ich właśnie nie mamy? Nie wiem, co może radzić Iron właśnie działać. Czy na pewno bombę dwimetrową sobie tu wsadzimy gdzieś? Gwiazda tęcząca, tak. Bomby nie wiem, czemu nie mamy. Chyba nie uzupełniliśmy zapasów, naprawdę? I nałóżmy na siebie... Nie wiem, co właściwie możemy nałożyć. Wow. Nie będzie w takie proste, na jakie to wygląda. Spokojnie. Już mamy połowę walki ze sobą. Wow. Coś się pewnie stanie i ta walka się nie dokończy. O, nie może się ruszać. Wow. Nie ma tarczy. Fuck. Dobra. Jezu. Zatnij mi łeb, Geralt. Zrób to. O tak, zrób to tą bronią. Bardzo dobrze. Wesemir pomszczony. Udało się. Ledwie. Jak poszło na dole? Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z medalionem Wesemira. Psia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została.
pomściłeś Wesemira. Avalach mówi, że tylko zemsta na zimno daje satysfakcję. Myli się. Teraz powinniśmy odnaleźć Aradina i zabić go. O czym myślisz? Zastanawiam się, co powiedzieć Yennefer, jak już dotrzemy do Nowigradu. Zawsze mów jej prawdę. Ciekawe, czy Yennefer i Triss odnalazły czarodziejki z loży. Powinniśmy do nich dołączyć. Ruszajmy. Tak, ruszajmy. Cieszę się, że przyjechałeś tutaj ze mną. Dziękuję. Chodź. Zbierajmy się. Ciekawe, jak mieszkańcy tej wioski zareagują na nasz powrót. Czy wyczują, że panie zginęły? Dąb umarł. I dąb, i wiedźmy. To było wasze ostatnie święto. A żołędzie? Nie wiem, co z waszymi żołędziami. Musicie nauczyć się żyć bez nich. To już nie jest ziemia niczyja, ani ziemia pań, tylko wasza. Znaczy się, co mamy robić? Chodź, na nas już czas. Radźcie sobie sami. Wow, rzeczywiście. Ale jestem zadowolony. Udało nam się. Cieszę się, że pojechaliśmy tutaj, a nie do Nilfgaardu. Do Wyzimy właściwie. Czyli do Nilfgaardu. Co tutaj się będzie działo? To mnie ciekawi. To nie ludzie. Myślałam, że łowcy i Straż Świątynna polują na czarodziejów. Czarodzieje wyjechali, a łowcy potrzebowali nowego wroga. Nienawiści i uprzedzeń nie da się wykorzenić całkowicie. A w polowaniu na czarownicę wcale nie chodzi o wiedźmy. Ważne jest, żeby znaleźć kozła ofiarnego. Ludzie zawsze obawiali się odmińców. Gdy czarodzieje opuścili Nowigrad, ich gniew skupił się na innych rasach. Z dawien dawna największym wrogiem ludzi był nie cudzoziemiec, lecz sąsiad. Prawda. Dobra, jesteśmy w Kameleonie, czyli w knajpie Astra. Jaskier! Szykuj kufle, mamy gości! Geralt! Ciri! Kiedy się dowiedziałem, że Geralt cię znalazł? Cieszę się, że też jesteś cały. Gdzie wyście się podziewali? Po tej twarzy można wiele naprawdę. Powiedzmy im prawdę, to są nasi kumple. Właśnie zatłukliśmy wiedźmy z Velen i generała Dzikiego Gonu. Oho, widzę, że mieliście pracowite przedpołudnie. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Musicie odpocząć. Ja chętnie. Znajdzie się tu jakiś pokój? Jasne. Chodź, jaskółeczko, zaprowadzę cię. Pani później do mnie ma małą sprawę. Odświeżę się i będę czekać przy rynku w Złotym Mieście. Dobra. To mnie ciekawi. Miało się coś ciekawego? Wesoła Poli złapała grypę. Mat Ostryga dostał nożem pod żebra, no i spóźniają się z transportem sodeńskiego trójniaka. Jezu. Jen i Triss miały zebrać loże czarodzieje. Triss czeka na górze, a Yennefer poszła do Kuternogi Katarzyny. Jen w podłej portowej karczmie? Po co? Wyobraź sobie, że mi się nie zwierza. A, no i jeszcze ten wasz elf zajął apartament Rubinowi. Czeka tam. Od
Oddałeś mu swój najlepszy pokój? Wcale nie pytał mnie o zdanie. Przygotowałem mu inny, ale potraktował mnie jak powietrze i zamknął się w Rubinowie. Z tamtej pory w ogóle nie wychodzi. Prawie nic nie je. Pije tylko wodę, a jedyne co powiedział to chce wiedzieć, gdy przybędą Gwynblade i Zirael. Dzięki. Wygląda na to, że będę miał co robić. Okej. Ostatnie przygotowania. Dobra, słuchajcie, w tym momencie będziemy kończyć. W tej jarze fajnej atmosferze kameleona. Ale mam tutaj małe FPS-y. Boże, gdzieś przystanę sobie tutaj może. Nie masz czemu. O, teraz będziemy patrzeć prosto w oczy Geralta. Słuchajcie, będziemy kończyć. W kolejnym odcinku robimy prawdopodobnie Ciri najpierw, potem Yennefer, Triss i Avalacha na koniec, bo on pewnie będzie najważniejszy. To nic, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się ciepło, no i bywajcie. Zapachniało powiele jesieni, z wiatrem zimnym uleciał słów sen.